Czołem biegacze, dzisiaj mamy dla Was nowy but treningowy od marki New Balance. Jest to New Balance Fuel Cell Super Comp Trainer. Super Comp Trainer, dlatego że z jednej strony mamy do czynienia z butem z najnowocześniejszą technologią od New Balance'a, ale raczej o przeznaczeniu treningowym. Zaczniemy od samego buta, od jego konstrukcji, opowiemy trochę jak wygląda, jak został zbudowany, a później przejdziemy do wrażeń z testów. Na sam początek cholewka tego modelu w ładnym czarnym kolorze z elementami odblaskowymi. Ładnym czarnym mam na myśli to, że nie jest to taki przytłumiony jakiś czarny, tylko rzeczywiście żywy. Są elementy odblaskowe, które fajnie widać, kiedy biegamy w słońcu. One też doświetlają, można powiedzieć, buta, czy powodują, że on się staje bardziej odblaskowy po zmierzchu. Jeśli chodzi o samą cholewkę, ona została wykonana z miękkiego materiału. Nie ma tutaj zbyt wielu usztywnień, jeśli chodzi o konstrukcję. Zapiętek jest taki półelastyczny, można powiedzieć, to znaczy w części piętowej mamy lekkie wzmocnienie tej pięty, ale nie jest to nic bardzo sztywnego, więc on się całkiem przyjemnie ugina. Pod względem komfortu nie daje to żadnych wrażeń jakichś negatywnych czy poczucia zbyt dużej sztywności. Sama cholewka, jeśli chodzi o jej konstrukcję, o wygląd, jest względnie przewiewna, chociaż no nie jest to też najbardziej przewiewny but na rynku, ale nie jest to na pewno but, w którym czuje się jakoś, że jest szczególnie gorąco. Jak przystało na New Balance'a, z jednej strony mamy oczywiście charakterystyczne logo. Gdyby ktoś miał problem z rozpoznaniem, jakiej marki jest to logo, to oczywiście z drugiej strony jest wprost to napisane. Na języku jeszcze dodatkowo mamy oznaczenie, dokładną nazwę tego modelu. Jeżeli natomiast chodzi o dolną część buta, czyli o tę solidną, bardzo mięsistą podeszwę, to w tej odsłonie, bo warto powiedzieć, że jest to druga generacja tego modelu, w tej odsłonie mamy podeszwę, która jest dokładnie na limicie dopuszczanym przez World Athletics, czyli w części piętowej 40 mm grubości. Z przodu jest 34, co oznacza, że drop wynosi 6 mm, stosunkowo nieduży, jak na but raczej o treningowym przeznaczeniu. No a sama konstrukcja tej podeszwy i fakt, że jest ona taka gruba, oznacza, że mamy sporo pianki pod stopą i rzeczywiście w tym bucie, kiedy biegamy, czujemy, że tej amortyzacji jest dużo, że stopa jest mocno izolowana od podłoża. W konstrukcji wykorzystano piankę Fuel Cell oraz wykorzystano wkładkę z włókna węglowego Energy Arc, która jest też charakterystycznym elementem w tych najbardziej zaawansowanych technologicznie butach New Balance. I dolna część podeszwy, dość gruba, powiedziałbym, warstwa gumy. A gruba dlatego, że została rozmieszczona i na całej długości, i nawet z boku delikatnie widać, ile tej gumy mniej więcej jest. Ja miałem okazję biegać w tym bucie także po mokrym asfalcie i rzeczywiście ta guma zdaje egzamin pod względem zapewniania odpowiedniej przyczepności. Jest naprawdę ok. Mamy jeszcze oczywiście delikatne wyżłobienia, rowki, które dodatkowo mają tę przyczepność zwiększać. I co jest istotne, jeżeli chodzi o tę podeszwę, to, że to jest but, który w żaden sposób nie jest dyskretny, dlatego że ta guma sprawia, że prawdopodobnie ta guma albo konstrukcja po prostu tej podeszwy sprawia, że w trakcie biegu tego buta mocno słychać. Początkowo może to powodować takie dziwne odczucie, że trochę możemy czuć się nieswojo, ale z czasem idzie się oczywiście do tego przyzwyczaić. Najgłośniej słychać nas, kiedy biegamy po asfalcie, jeżeli przechodzimy na inne nawierzchnie, to oczywiście ten dźwięk też jest bardziej przytłumiony. Co do samego buta, jego po założeniu na nogę i wrażeń takich, jakie daje, to z jednej strony warto powiedzieć, że zapewnia dużo miejsca w środku. Naprawdę dużo przestrzeni mamy w części palcowej. Jest tutaj sporo miejsca dla nawet szerokiej stopy. W związku z tym, jeżeli ktoś ma szerszą stopę, to bez problemu może wybierać ten model jako swój codzienny but treningowy. Jednocześnie trzymanie pięty jest dość stabilne, tak jak mówiłem, mamy tu lekkie usztywnienie, lekkie wzmocnienie,
które z jednej strony zapewnia mocne trzymanie pięty, ale ponieważ jest tutaj wszystko wyściełane dość miękko, to nie powoduje też żadnych dyskomfortów. Jest to bardzo komfortowy but, jeżeli chodzi o codzienne użytkowanie. I właśnie to jest główny mój wniosek z treningów, które wykonywałem w tym modelu, a wykonywałem wszystkie na różnych możliwych prędkościach, od sprintu po bardzo spokojne rozbiegania. Bez względu na tempo, w jakim biegniemy, czuć duży komfort. Zawdzięczamy to z jednej strony takiej przyjemnej, elastycznej, miękkiej konstrukcji cholewki, ale z drugiej strony przede wszystkim właśnie temu tej dużej dawce amortyzacji, dużej dawce pianki pod stopą, która sprawia, że mamy lekkie wrażenie, jakbyśmy biegali prawie że na takiej chmurce, można powiedzieć. Jeśli chcemy pobiec trochę szybciej, to tu również but odwdzięcza się dobrą dynamiką. Wiadomo, mamy wkładkę z włókna węglowego, co oczywiście zapewnia lepsze osiągi. Jak na but o przeznaczeniu raczej treningowym, to New Balance Fuel Cell Super Comp Training jest, można być zaliczany do kategorii butów stosunkowo lekkich, dlatego że jego waga katalogowa wynosi około 280-282 gramy. Z takimi liczbami się spotkałem i rzeczywiście na nodze nie czuć, żeby to był bardzo ciężki but. Ta kategoria poniżej 300 gramów to jest jak na buty treningowe już przyzwoity, można powiedzieć, wynik. A to sprawia, że jeżeli chodzi o przeznaczenie tego modelu, z jednej strony może służyć oczywiście właśnie do treningów codziennych, do codziennego rozbiegania, spokojnie też do wykonywania szybszych jednostek biegów tempowych, ale w przypadku osób początkujących myślę, że można nawet traktować ten model w kategorii startówki, zwłaszcza w przypadku biegów na dłuższym dystansie. Mamy sporo amortyzacji, mamy dobrą jakość, jeżeli chodzi o wrażenia z dynamiki, w związku z czym wydaje mi się, że wtedy ten but może pełnić taką rolę właśnie buta startowego u osób, które mają mniejsze doświadczenie. Podsumowując, New Balance Fuel Cell Super Comp Trainer to bardzo ciekawy, bardzo ładny moim zdaniem i dość nowocześnie zaprojektowany but treningowy, zarówno pod względem designu, jak i pod względem oferowanych technologii czy wrażeń z biegania. Jeżeli szukacie buta, który będzie dość uniwersalny, który będzie sprawdzał się na różnych rodzajach treningów, a którego w razie potrzeby można będzie także bez obaw założyć na dzień startowy, to jest to jedna z propozycji, które na pewno warto rozważyć. Jeżeli podobała się Wam ta recenzja buta New Balance Fuel Cell Super Comp Training, to oczywiście zachęcamy do tego, aby wyrazić to kciukiem w górę, zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, no i oczywiście do wyczekiwania na kolejne filmy. Możecie ustawić dzwoneczek po to, żeby powiadomienie w przypadku, kiedy wrzucimy kolejny film, wyskoczyło na Waszych urządzeniach. Także do zobaczenia w kolejnych recenzjach i na biegowych trasach.